Cześć, witam Was serdecznie w nowym vlogu i z takim uśmiechem od ucha do ucha. To może oznaczać tylko jedno. Zapraszam Was na długi vlog z Londynu. Pokaż swój niepowtarzalny styl. Radzka radzi, robię dobrze w tym. I tym razem w końcu udało się zdobyć bilety na wystawę o Dianie, jej modowej historii. Także zmierzamy do Kensington Palace, właśnie do Pałacu Kensington, zobaczyć najsłynniejsze stroje Diany. I na wstępie jest tutaj taki bardzo fajny cytat o Dianie i o jej podejściu do ubrań. Zobaczcie sobie, że zawsze kiedy projektant rozmawiał o ubraniach z Dianą, to ona się pytała, jakie ona przesłanie da innym, jeżeli będzie nosiła coś. I dla niej ubrania miały naprawdę moc taką dużego wyrazu i przekazywania treści. O, tu jest ta słynna suknia, w której Diana tańczyła z Johnem Travoltą. Ale powiem Wam, o tu jaki piękny detal, te ptaki. Natomiast powiem Wam, że tutaj po proporcjach tych ubrań widać, że Diana była bardzo wysoką kobietą. I te suknie z ptakami miała na sobie Diana podczas oficjalnej wizyty w Arabii Saudyjskiej. Pięknie to wygląda na żywo. Te ptaki idą od dekoltu na sam dół. Kto pamięta te suknie? To jest jedna z najsłynniejszych chyba jej kreacji. Te właśnie zielone cekiny. Oficjalnie noszona kilka razy. Pierwszy raz w 1986 roku. To jest fajnie opisane, że to była typowa Diana z Dynasty Face. Czyli suknia inspirowana dynastią. A ta zielona suknia jest dobrym przykładem tego, jak Diana adaptowała do swojej garderoby, do swojego stylu trendowe klimaty, bo tutaj Madonna, Cindy Crawford i tak dalej, wtedy w latach 80. i 90. właśnie nosiły taki modny look garniturowy, a ona poprosiła projektantów, by zrobili jej suknię, która będzie dobra na formalne okazje, ale będzie właśnie bardzo tak garniturowo trendowa. Wyszłyśmy z wystawy i zwiedzamy sobie Pałac Kensington. Zobaczcie, jakie wnętrza, jak z serialu The Crown. Ohohoho. A tak serio, kto wie, może zaraz tu wyskoczy jakaś królowa. Nie no, ale jestem pod wrażeniem tego wnętrza bardzo, bardzo dużym, tak już całkiem serio. Chodzimy dalej i z każdym jednym pokojem robi się coraz piękniej i coraz ciekawiej. Powiem Wam, że Diana Dianą, ale wnętrza Pałacu Kensington to jest coś, co trzeba zobaczyć. Zwłaszcza, jak lubicie serial The Crown. Ale to jest w ogóle cały czas ta myśl, która mi się ciśnie na usta, że się czuję, jakbym się tam po prostu przeniosła do tego serialu tu. Kolejna komnata robiąca wrażenie, a na ścianie, zobaczcie, wyświetlany jest taniec. I to mi się kojarzy z wrocławskim Muzeum Pana Tadeusza w Rynku. Tam też jak idziecie w Rynku, to widzicie takie wyświetlane postacie. I tutaj tak samo. My już wychodzimy, Wam powiem, że koniecznie musicie zobaczyć wnętrza Pałacu Kensington. Koniecznie! Z klimatu The Crown prosto do Polish Radio London przenosimy się, poznajecie. Dzisiaj będę miała najlepszego przewodnika w Londynie możliwego. Dzisiaj robimy najlepszą wycieczkę. Tak, najlepszą wycieczkę. To, co sobie Racka wymarzyła, to dzisiaj zobaczy. Tak, tam gdzie jeszcze nie byłam dzisiaj pójdziemy, ale najpierw rozmowa u Adriana. Radio, tak jest. Dokładnie. I naszą dzisiejszą wycieczkę zaczynamy od stacji Paddington, na której wysiadł kiedyś słynny miś Paddington. Kto kojarzył misia i kto oglądał pierwszą część, teraz jest w kinach drugą. To jest chyba najsłynniejszy londyński miś, Adrian, nie? Najsłynniejszy londyński miś, który... Historia z tego misia taka, że przyjechał sobie skądś i no, odnaleźli go właśnie na tej stacji. Ponoć gdzieś w tym miejscu. Okej. Okay. Czy na pewno w tym miejscu? Nie wiadomo, bo to jest legenda jak Sherlock Holmes. Ale powiedzmy, że w tym miejscu go znaleziono. Okej. Okay. Kolejny smaczek po drodze, czyli szpital, w którym przyszły na świat Royal Babies.
Tak? Dobrze mówię. Ładnie, Royal Bailey. Zobaczcie w ogóle, jakie fajne detale są na oknach. Ja myślałam, że to może jakiś budynek z fashion coś powiązany, a to nie. Bardzo fajną ciekawostką też jest, jak te dzieci tutaj się rodziły, bo to się i Charlotte tu rodziła, i George. No. To jak się teraz odwrócisz, no, pokażesz tutaj, to po tej stronie tutaj stało pełno paparazzi. Tak. Na narodziny dziecka. Ja już poznaję tę miejscówkę też po zdjęciach, które obiegły cały świat, tak, właśnie tutaj, nie? Na ten temat. Schody i tutaj czekał, tak, Range Rover, którym William sam pojechał niedaleko stąd, do domu. Tak. I tutaj przy takiej kolorowej barce już widać, gdzie idziemy, bo idziemy do Little Venice. Dobrze mówię? Venice? Bo znowu będziesz coś... Idziemy do Little Venice. Fajna ta bareczka. Niby taki detal kolorowy, a bardzo fajnie ożywia całość. Już jesteśmy. Klimat póki co bardziej przypomina mi Amsterdam niż Wenecję. Ale... ciekawie, jeszcze tu nie byłam. Co więcej, tutaj kręcono misia Paddingtona właśnie. Jadran opowiadał, że jak tutaj kiedyś kręcił, dobrze mówię, jak kręciłeś? Tak, kręciłem odcinek? Jeden z odcinków Q&A i akurat natrafiliśmy na plan filmowy misia Paddingtona. Nieźle. Więc jak pokażesz, tam na środeczku, mniej więcej przy tej wysepce, stała barka, na której oczywiście była akcja filmowa. Wielki taki wysięgnik. Nad barką było światło. No i oczywiście pełno tych światła było tutaj. Tak, na pewno. Rogów. Bo oni musieli dobrze to wszystko podoświetlać. Ale fajnie tu jest, tak romantycznie ci powiem. Kierunkowe miejsce, no. Wiesz co, miałem taką myśl kiedyś, żeby nagrać odcinek o miejscówkach, gdzie można się oświadczyć dziewczynie przyjeżdżając do Londynu. Tak, dobry pomysł. Na pewno ta miejscówka byłaby w top 5. No, świetny pomysł. To jest ciekawa rzecz, bo to jest maszyna do czyszczenia śmieci. Tak, żeby tutaj wśród kanałów nie pływały śmieci, no bo tam wcześniej było ich dosyć sporo. Nie pokazywałam tego, ale jednak było, a to jest specjalne urządzenie, które te śmieci zbiera. Ciekawe. Tam jest, widzisz co, w wodzie tutaj, teraz nie będzie widać, ale w wodzie to, co jest zanurzone, tam jest takie jakby coś jak siatka taka. Okej. I to po prostu zbiera te śmieci. A tu jaki fajny detal, pomalowana barka jakby w tatuażowe motywy. I to jeszcze się Barbara nazywa, ta łódź. Ale fajnie. O. Dobra, to mi się podoba. Idziemy dalej, to już jest za Little Venice. Czy to jest dalej? Nie, to jest gdzieś dalej po prostu. Za Little Venice. Powiedzmy w połowie drogi z Little Venice do Camden. Okej. I zobaczcie, opaczek, tu ludzie mają jakie disco te noworoczne dekoracje, bo tutaj są barki mieszkalne i ludzie mają ogródki takie swoje malutkie, które dzisiaj są otwarte. I Adrian mówi, że to na przykład tutaj są jakieś ławeczki i tak dalej. To można sobie nawet usiąść, jak się jest turystą, przechodniem. Są książeczki, i posiedzieć. Można poczytać sobie. Fajnie. O, faktycznie, zobaczcie, please enjoy, są książki, ławeczka. Można sobie przysiąść, posiedzieć. Ekstra. Adrian nagrywa przede mną. A mój dylemat oczywiście tej miejscówki to był Adrian, gdzie oni sikają. A zobaczcie na tę bareczkę. Witraże pomalowana. Cudo. Jeszcze tutaj z tymi ogrodami. Jak tu jest ładnie, zobaczcie. To musi świetnie wieczorem wyglądać. Lampiony, drzewa. Ale jak z filmu jakiegoś. I jeszcze weszliśmy szybko sobie na Primrose Hill. Tu jest mega panorama Londynu, z tym, że dzisiaj jest no pochmurno i mgła. Jeszcze pewnie troszkę smogu, więc niezbyt dużo widać, ale normalnie to jest taki widok, że wow. Chociaż powiem wam, że nawet takiej tragedii nie ma. I tak robi wrażenie, Adrian, ci powiem. Robią wrażenie, wiesz co, bo są lampki, a lampki tak też fajne robią wrażenie. I już wchodzimy na Camden. Już widać artystyczne klimaty bardziej od razu. Zrobiło mi się tak wschodnio-londyńsko tutaj. Ale Adrian mówi, że gdzieś tu jest jeszcze Banksy. Jest Banksy, ale tutaj, na tej ścianie, no, był kiedyś ten Banksy. Może uda aha, się taka pokaż, okay. A, z tą panią, dobra, sprzątającą. Dokładnie, pod mur. A, i to było no na tamtej ścianie. Okej. Okay. Ale jak wiele prac Banksiego zginęło. Ale tak, dobrze mówisz, pójdziemy do jeszcze jednej pracy. Jeszcze zobaczysz. Super. Pójdziemy do jednej pracy Banksiego, która się jeszcze ostała. Jest, zobaczcie, jest Banksy, dziewczynka z bronią atomową. I z lizakiem na dodatek. No.
Banksy ma zawsze fajne prace, bo to takie zawsze morały jakieś tak, z tego są. Tak. Super, ale zobacz, szyba jest zbita. Zbili no, szybę. To już nie pasowało, ale ta szyba, no. Nie, ta szyba jest długo zbita, powiem ci. Ona okay. Była ostatnim razem też zbita, no. Ale zaliczone. Banksy jest. Jest. I już doszliśmy do Camden Market. Co to jest, Adrian, ten Camden Market? Camden Market to jest... targ? Targ, dokładnie, tak no. Jak po polsku. Ryneczek, o, ryneczek. Ryneczek. Tak, tak to w Polsce nazywają. Ale tutaj Camden Market się dzieje na kilka takich sekcji. Ta akurat jest z jedzeniem. Tutaj okay. Można zjeść sobie jedzenie z całego tu świata. Tu widzę barki, jakaś woda. Oczywiście, tak. Te barki akurat są komercyjne, które można sobie wynajmować i pływać. Ale ta część jest jedzeniowa. U góry jest bar z klubem. Okay. Tam jest kolejny klub. Okej. Okay. Kiedyś było w ogóle tutaj stanowisko polskie, można było polskie kiełbaski kupić, dobra? Ale generalnie to jest jedzenie z całego świata, Wenezuela, włoskie. O, zobaczcie sobie, jaki tu jest klimat, wiadukcik, skwerek, lampki, mnóstwo różnych miejscówek z jedzeniem. No i tu chodzimy sobie i są różne boksy, od takich bardzo ciekawych rzeczy, po takich, wiecie, mega made in China. Ale jest dużo interesujących właśnie. O, tu są na o, no właśnie, malowane. Super. Zobaczcie, ile lamp, żyrandoli różnych w przejściu pomiędzy różnymi miejscówkami. A tam już są konie. To znaczy stajnie, bo były konie, nie? Bo ich już nie ma. Nie. No i chodzimy i zobaczcie, tutaj są stanowiska, te takie sklepy w różnych boksach, gdzie kiedyś były normalnie konie. D47. Albo tu, o, no właśnie, D28. Fajnie to jest zrobione. Tu jeszcze raz fajnie widać podział na te stajnie. I idziemy sobie alejką, a tu dochodzimy do tego, zmierzchu. Do zmierzchu i do konia wyrytego. Niezłe, niezłe, powiem ci, złożenie tak w Tatrze, nie? No wygląda. Jak to jest centralnie, jak dekoracja z filmu Zmierzch. Tak, no. No. I jak Camden, to oczywiście obowiązkowo figurka Amy Winehouse. Tak nawet widać tutaj z tłem. Ale oczywiście Amy mieszkała na Camden. Tak, no jest jedną z takich bardziej znanych postaci na całym świecie dzisiejszej popkultury, które tutaj mieszkały. I wiecie co najgorzej? Podczas obiadu i w ogóle Adrian mówi, że zabierze mnie na smażone te. No i zabrałem. Marsy. No i zabrałem. O nie! Najgorzej! Ale jak patrz, to jest możliwe? Zobaczcie, co tutaj jest. Można kupić smażone Oreo, Marsy, Snickersy, Bounty. Wszystko, co słodkie jest smażone na głębokim tłuszczu. Bardzo dobre. Najgorzej. Jest zamknięte. Ale ta miejscówka jest przy słynnym Cyberdogu, czyli przy tym sklepie z takimi mega dziwnymi rzeczami. Tu macie wejście. W nim absolutnie nie wolno filmować, więc pewnie nic nie nagram, chociaż może coś spróbuję. Ale wchodzimy, bo Cyberdog to jest taka ikona Camden, nie? Tak jest, to jest nie? Jeden z najbardziej popularnych sklepów, taki dla rejwowców. No. W sumie teraz to nawet bardziej dla turystów, ale tu już kupisz rzeczy od dla dorosłych, nawet dla śpioszki dla dzieci, Cyberdoga świecące w ciemności, więc... O kurde, dobra, to wchodzimy. Jest. Wchodzimy. Nie do końca czuję, że to jest mój klimat, ale ponieważ to jest legendarna miejscówka, no to musieliśmy tutaj podjechać. Zobaczcie, jak się wszystko świeci. Nie, no fest, patrzcie na to futro. To może nie jest do końca dla mnie, ale doceniam pomysły. Co myślicie, Adrian ma kupować? Tak czy nie? Ekstra, ekstra wyglądasz. Dobre, dobre. Świetna czapa. I jeszcze oczywiście Camden High Street, czyli główna ulica Camden z tymi słynnymi budynkami, na których są dziwne jakieś takie smoki, skorpiony i różne osobliwe rzeczy. A na zakończenie dzisiejszej wycieczki Adrian przyprowadził mnie pod siedzibę. Siedzibę. Ciekawe, czy ktoś z was wie, jakiej marki. Myślę, że nie, bo dla mnie samej jest to mega zaskoczenie. To jest siedziba Asosa. Asosa.
czyli tego wielkiego sklepu wysyłkowego. Zobaczcie, jaki to jest budynek w ogóle. Jakieś koty na wejściu. Ogromny, wielki, imponujący. Zresztą to jest jeden z największych sklepów wysyłkowych na świecie, jeżeli chodzi o branżę mody, więc nie ma co się dziwić. No i siedziba Fest. No i jeszcze na koniec musimy powiedzieć, że jeżeli ktoś z Was ma ochotę na wycieczkę po Londynie z najlepszym przewodnikiem, jak dzisiaj dostała Racka na przykład, ale może być też po innych dzielniach, nie, z innymi atrakcjami, to piszcie do Adriana, bo Adrian się między innymi tym na co dzień zajmuje. Urban w Londynie, @gmail.com. Dokładnie. Poza tym oczywiście, że kręci mega vlogi o Londynie i kto jeszcze z Was nie był na jego kanale, to po prostu koniecznie musicie wejść. Ale takie wycieczki to jest też coś, co właśnie Adrian może Wam zaproponować. Na przykład możemy przyjść sobie pod siedzibę Sosa. Jeżeli macie ochotę. Postać się popatrzeć. Ale no nie, tak. Asos fajny, naprawdę fajny. Fajne. Wiesz, jak ktoś się modą interesuje, to jest bardziej, coś dla niego, dokładnie. Cześć, dnia kolejnego, ja już w metrze. Wybieram się dzisiaj na South Kensington do Muzeum Designu. Mam nadzieję iść na dwie wystawy. Zobaczymy, ile uda mi się nagrać, bo to jest różnie. Miejmy nadzieję, że dużo i że dzisiejszy dzień będzie równie fajny jak dwa dni poprzednie. W ogóle powiem Wam, że sama stacja South Kensington i to całe wyjście jest bardzo ładne. Fajny obiekt, taki starodawny, vintage, retro. Trochę nam z przyjaciółką nie wyszło umówienie się. Ja wysiadłam na South Kensington, ona pojechała na High Street Kensington. Także no, spotkamy się w muzeum po prostu w połowie drogi. O, zobaczcie, idę do muzeum. A tutaj po drodze biblioteka dla dzieciaków z tak fajnie pomalowanymi szybami. Właśnie za to uwielbiam Londyn, że nigdy nie wiecie, co ciekawego zobaczycie po prostu za rogiem albo ulicę dalej. Zobaczcie, i ulicę dalej. Patrzę, a tutaj emotikony, takie wiecie, zafoliowane, ściśnięte w takim worku próżniowym. I to jest wystawa Emotional Baggage, Piotr Krzymowski. Jak Polak to brzmi. Muszę wygooglować, co to jest. Ale niezłe, niezłe. Powiem Wam, że ja ogólnie bardzo lubię dzielnicę Kensington, bo tutaj jest właśnie tak bardzo typowo londyńsko, te białe domki piękne, z kolumnami. To jest dobra dzielnica do robienia londyńskich zdjęć i kręcenia filmów. Dobra dla blogerek. Jestem, doszłam w końcu. Nie wysiadajcie, słuchajcie, na South Kensington, bo okazuje się, że design muzeum jest w troszkę innym miejscu. Ale już widać baner wystawy, na którą idziemy, bo to będzie Ferrari Under the Skin. I właśnie muzeum wygląda tak. Tak. Tu się wchodzi. Z zewnątrz ten budynek nie wygląda jakoś super, ale wnętrze jest ponoć mega interesujące. Ale czy ja aby dobrze idę? Bo już dzisiaj się to wszystko może zdarzyć. Tak, tam jest wejście. Już jesteśmy w środku. Weszłyśmy na piętro pierwsze. I zobaczcie, jak ten obiekt wygląda w środku. Wow. Mega dobrze. Tam stoi fura, a propos wystawy. Ale ogólnie w środku robi ten budynek duże wrażenie. Idziemy jeszcze wyżej. I z góry wygląda to absolutnie fantastycznie. Zobaczcie, jak się tutaj zaraz będą zmieniać litery. Bo to jest, tam gdzie są te litery, to jest wystawa stała. I ona się nazywa Designer Maker User. O, zobaczcie. User. I jeszcze będzie zaraz trzeci wyraz. No, zmieniaj się. I to jest wystawa, na której jest pokazana historia designu, jeżeli chodzi o takie rzeczy codziennego użytku bardziej. I właśnie zaraz będziemy tam śmigać. O, i tutaj przed wejściem na tę wystawę są takie główne przedmioty nasze teraz codziennego użytku, które oczywiście zostały kiedyś zaprojektowane i są absolutnymi klasykami. Zobaczcie, od łyżki do miasta. Wszystko jest zaprojektowane. O, Huntery, Nike, Louboutiny i Crocsy. Haha. A propos projektu butów, no i proszę bardzo, jakie buty dzisiaj nosisz i dlaczego? Czasami buty to jest po prostu są, wybieramy w oparciu o komfort, czasami jaką aktywność podejmujemy i tak dalej. A czasami jesteśmy zmotywowani by a mix of function and fashion. I ja właśnie dzisiaj jestem tak zmotywowana, bo mam trampki, czyli wygoda,
i trampki disco, czyli fashion. Tak. Zobaczcie, tutaj jest Apple od pierwszego do dzisiaj. Nieźle. Zobaczcie, jaki telewizor z lat 60. Fest. Fest dobry. A tu mamy telefony od Downton Abbey po dziś dzień. No właśnie, i to idealnie podsumowuje dzisiejszą sztukę czasami, nie? I taki design, że I like it. What is it? A, dobre. I wchodzimy na wystawę i pierwsza ciekawostka a propos Ferrari, że Enzo Ferrari, czyli budowniczy Ferrari, zbudował swoje pierwsze auto pod jego nazwiskiem, pod swoim nazwiskiem w wieku 50 lat. Wcześniej był kierowcą wyścigowy, prowadził też różne drużyny dla Alfa Romeo i tak dalej, a dopiero w wieku 50 lat powstało słynne Ferrari, które znamy do dziś. I tu jest replika pierwszego Ferrari, które powstało w 1947 roku, Ferrari 125S. Tak wyglądał Enzo Ferrari. I tu jest 1947 rok. Finally builds a car carrying his own name. The Ferrari 125S. Trochę mi się z Fiatem 125, chyba tam był P naszym, nie? Znaczy nie naszym, tylko włoskim. Ale z maluchem mi się ta nazwa kojarzy, aczkolwiek to już pojechałam trochę za bardzo. Ten model Ferrari, to jest Ferrari J50, to jest edycja limitowana, która została wypuszczona w Tokio w 2016 roku i tylko 10 tych samochodów zbudowano i to było na 50-lecie marki Ferrari. To jest tylko 10 takich modeli. Powiem wam, że takie niesamowite wydaje się, jak w proporcjach do całości samochodu wielki jest silnik. Jest po prostu ogromny, jak 1/3 auta. Ciekawostka, zobaczcie, tutaj są szaliki Ferrari jedwabne i na początku, w latach 60. Enzo Ferrari wysyłał te szaliki jako podziękowanie dla klientów, też jako dla dostawców różnych części i tak dalej, żeby utrzymywać z nimi, wiecie, miłe relacje, a teraz te chustki są produkowane dla fanów, można je po prostu gdzieś tam kupić. Ja w ogóle nie znam się na modelach Ferrari. Ale zobaczyłam ten i mówię, no na 100% to są 80-sy, bo to widać już teraz, że to jest design z lat 80., a to jest tak faktycznie 86 Ferrari Testarossa Spider. Jak duża zabawka ten samochód wygląda, jak taki resorak przerośnięty. O, można sobie zobaczyć, przymierzyć do własnej ręki kierownicę. Nawet nie jest taka duża w sumie, powiem wam. Ale mi się to czerwona podoba, o. Start engine na guziczek. Super. A tu jest taka część, gdzie w koło, w kółeczko ustawione są modele sportowe od najstarszego do najnowszego. I ciekawostka, te sportowe samochody to są oryginały pochodzące z prywatnej czyjejś kolekcji. Także nieźle. I Ferrari z 2017 roku. Ferrari Aperta i ono jest już hybrydowe. Takie białe. Ładne, białe i ładne. To jest właśnie to, co ja mogę powiedzieć o tym samochodzie. Profesjonalnie. I kilka ciekawostek na koniec. Po pierwsze, Ferrari wygrało Grand Prix 228 razy. 45% wszystkich Ferrari to są Ferrari, które są czerwone, które się sprzedają czerwone. I uwaga, najdroższe Ferrari kosztowało 29 milionów funtów. I to było Ferrari 250 GTO, czyli jedno z tych sportowych takich tam, co są. Nieźle. My już wyszłyśmy, sama wystawa kosztowała 18 funtów, ale powiem wam, że jest tego warta, naprawdę. W ogóle na całej tej wystawie pachnie też taką skórą, takim wiecie, dobrej jakości skórą samochodu. Bardzo, bardzo fajnie. Super, super. A jeżeli jeszcze macie chłopaka, który na przykład się interesuje samochodami, to powiem wam, że my byłyśmy tam jedynymi dziewczynami na tej wystawie prawie, że. A panowie to tam byli mega zachwyceni z tego, co widziałam, także... Zabierajcie swoich chłopaków, póki jeszcze można ją tutaj zobaczyć w design muzeum.
i po wystawach oczywiście gift shop i książka, którą już od długiego czasu chciałam sobie kupić. Tym razem ją chyba sobie naprawdę kupię, czyli Brutalistyczny Londyn, czyli zbiór brutalistycznych budynków w różnych dzielnicach Londynu. I w sumie ona nawet jest dosyć lekka i spokojnie mi się do bagażu zmieści. A teraz prosto z muzeum przenosimy się do wieczornego Londynu, bo wybieramy się z Anią na Ghost Walk, czyli na wycieczkę wieczorną po miejscach, gdzie w Londynie w centrum straszy. Zobaczymy zaraz, co z tego wyniknie. Jesteśmy właśnie na stacji Bank. To jest już taka, wiecie, taka bardzo stacja kojarzona oczywiście z City, z bankami i jest już tutaj tak monumentalnie i pusto. Ciekawe, gdzie będziemy teraz szły. Przewodnik, który w ogóle nieźle wygląda w klimacie, mówił, że nie można robić zdjęć i nagrywać. Oczywiście śmiał się, bo mówi, że robienie zdjęć dzisiaj i nagrywanie grozi tym, że nagramy zjawiska paranormalne. Chodzimy, chodzimy. Jedna z historii mówi o tym, że w City krąży duch Sary, czyli starszej kobiety ubranej w czarną, krepową, ciężką suknię, która to w dawnych czasach po śmierci swojego brata, który został powieszony tutaj w City za jakieś tam defraudacje finansowe, szukała go, chodziła, nie mogła znaleźć i wiedziała, że coś się złego stało w tym banku, tutaj w jednym z banków i słuchajcie, miała taką metodę, że przez 4 lata nie myła się i była codziennie w banku pytając, gdzie jest jej brat. I w końcu bank się ugiął i zmusili ją do podpisania umowy za wynagrodzeniem, że już nigdy do tego banku nie przyjdzie. I wtedy ona po podpisaniu tej umowy dostała równowartość dzisiejszą 21 tysięcy funtów. No i sobie poszła, natomiast po dziś dzień krąży po City jej duch, pytając przechodniów, czy czasem nie widzieli jej brata. Ostatni raz widziana była w listopadzie poprzedniego roku, czyli 2 miesiące temu, w metrze tutaj, przy Bank Station. Pan siedzący w metrze zobaczył kobietę, która chciała zdążyć na pociąg, chciał tam jej przytrzymać drzwi, po czym ona znikła i on się bardzo wystraszył, wybiegł z metra i podbiegł do ochrony u góry, do stacji, zapytać się, co się stało, co on w ogóle zobaczył. Jesteśmy na takim małym podwórku w City właśnie i pan przewodnik opowiada swoją osobistą historię, że to jest takie podwórko nawiedzone przez różne damy, między innymi białą damę, i wszystko było ok, byłyby historyjki, gdyby nie 2005 rok, kiedy jedna z jego klientek, którą oprowadzał, wzięła sobie jedną z kostek na pamiątkę, z kostek na drodze, i potem się okazało, że u niej w domu przez bardzo długi czas były bardzo dziwne wydarzenia. Drzwi się same otwierały, były jakieś hałasy, było bardzo zimno, były naprawdę jakieś takie creepy klimaty, aż po kilku miesiącach już takiego przestraszenia z powrotem odniosła tę cegłę, to znaczy tę kostkę, tutaj ta kostka jest gdzieś na środku. I od kiedy ta kostka z powrotem została tutaj odniesiona, to nic się już złego w tym domu nie dzieje. Ciekawe, czy prawda, czy ściemnia. Jesteśmy na takim dziedzińcu duchy duchami, ale ja to brutalizm wypatrzę wszędzie. Londyn Imperium kontraatakuje. Wyszliśmy pod taki mały kościółek, gdzie są groby. Jest bardzo ciemno, nie widać dobrze, ale to jest kościółek oczywiście między budynkami w City. I tutaj jest taka legenda, że jak 3 razy przy tym grobie powie się pewne słowa, pewną rymowankę i obejdzie się właśnie 3 razy ten grób i powie 3 razy tę rymowankę, to duch osoby, która jest w tym grobie, pójdzie z tobą do domu i będzie z tobą przez całą noc. I ta rymowanka brzmi I call on B to where he coś tam, follow me, coś tam, coś tam. Oczywiście nie pamiętam, bo to jest stary English, ale pan przewodnik mówił, że tutaj raczej nie ma odważnych osób, które 3 razy to zrobią. My już po wycieczce.
wkrótce i czas już skończyć tego vloga. Mam nadzieję, że vlog z tego mojego pobytu w Londynie Wam się podobał. Piszcie, co myślicie. Ja się cieszę, bo tym razem mogłam być w kilku miejscach, w których jeszcze nie byłam, a były świetne, inspirujące, no takie londyńskie, takie jak lubię. Będę za nimi i do tego miasta na pewno tęsknić. Mam nadzieję jeszcze raz, że film Wam się podobał. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Pa, pa!